KSW56, już jutro z nami ciekawa osoba, pan Adam Kostka, Polak, który wspiera UFD Gym, i Roberto Soldicza, który walczy jutro w walce wieczoru. Ciekawe połączenie. No tak, jesteśmy razem, na stałe mieszkający w Niemczech, dlatego dobrze się znamy, współpracujemy razem i dlatego to tak właśnie połączyliśmy razem i przyjechaliśmy tu, żeby właśnie zrobić super fight. No to na pewno będzie super fight i o nim zaraz, ale jest jeszcze jeden element. No pan też jest zawodnikiem, byłym zawodnikiem w K1 przede wszystkim, o ile się nie mylę, prawda? Tak, walczyłem w K1 20 lat temu, jeszcze byłem mistrzem Niemiec w K1, walczyłem dużo w Holandii, w Niemczech, we Francji kiedyś z takimi trenowałem ludźmi jak Stefan Leko, Semischild, Holandia, bardzo dużo dobrych zawodników poznałem w Holandii, Peter Arzt, z takimi trenowaliśmy ludźmi, legendy, tak, właśnie kiedyś też byłem bardzo aktywny. Jak się te sporty walki rozwinęły od tamtego czasu, bo to były i dalej są legendarne nazwiska, no teraz trochę MMA przejęło pałeczkę tak naprawdę, ale jak ten sport się zmienił jako sport walki, jako sporty walki, jak one się rozwinęły? No kiedyś jak ja walczyłem, właśnie było to bardzo fokusujące na tym kickboxing, K1 i tak powoli w mojej karierze, jak już się kończyło, wchodziło właśnie MMA i bardzo się do teraz, do tego czasu rozwinęło to. U nas w Niemczech się trochę mniej to rozwinęło, ale w Polsce bardzo się to rozwija, tak samo jak w Ameryce. No tutaj w Polsce mamy na to szał, tak naprawdę w dużej mierze dzięki KSW, na pewno każdy się z tym zgodzi. Naturalnie KSW jest jedną z największych federacji w Europie, jest u nas bardzo popularne w Niemczech. Dużo Polaków, których znam, z którymi mam kontakt, wszyscy znają KSW i patrzą i kibicują tutejszym fighterom. A ten PR, jeżeli chodzi o sporty walki, o MMA, też na pewno się zmienił, jak to z pana perspektywy wygląda? Tak, zmieniło się to na lepsze, jest naprawdę bardzo, bardzo popularne i no MMA się rozwija coraz bardziej. UFD Gym, jeden z chyba najmocniejszych tak naprawdę teamów w Europie, kapitalni zawodnicy, no jutro Roberto Soldicz. Warto wspierać takich młodych zawodników? Naturalnie, warto wspierać, warto się takimi zawodnikami zająć. Oni są w stanie dużo osiągnąć na światowym poziomie, tak jak na przykład tu w KSW, bardzo duża federacja. Mamy dużo zawodników, paru zawodników, którzy już się w tej federacji mierzą. A także duże szanse na żeby za ocean wyjechać. To jest wsparcie tylko finansowe, czy takiego zawodnika też się prowadzi tak kompleksowo, to znaczy nie tylko gdzieś tam przelewając te pieniądze, tylko codziennie gdzieś tam poświęcając mu sporo uwagi? Tak, my mamy bardzo dobry kontakt, widzimy się, trenujemy też razem. Nie chodzi tylko o to, że człowiek tylko przelewa pieniądze, ale spotykamy się, chodzimy jeść razem, widzimy się często i trenujemy razem wszyscy. No i taka współpraca z tego wynikła. Mamy czasy, jakie mamy. Ciężko się było przygotować, jeżeli chodzi o Roberto, do tej jutrzejszej walki? Nie, no Roberto się już przygotowuje cały rok, bo miał walczyć w marcu, później pojechał na Kroację tam trenować ciężko, mieli tam kamp i później jak wrócił, to już się znowu przygotowywał, że coś się tu wydarzy. No i tak w zasadzie cały czas trenuje. Przyjeżdżali do nas zawodnicy z różnych innych gymów, wymieniali się Scott Askan trenował u nas bardzo długo, przyjeżdżali z Holandii dobrzy kickbokserzy, naprawdę było bardzo, bardzo dużo intensywnych fighterów u nas i bardzo dobrze się mógł przygotować przez to. A ta kontuzja, z którą on się borykał, już jak rozumiem, wszystko jest w porządku, prawda? Ale on nawet dzisiaj o tym wspominał, że to gdzieś tam jeszcze chyba w nim siedzi tak naprawdę. Tak, ta kontuzja siedzi w nim, ale mamy tu swojego lekarza, który doktor ortopeda przyjechał z Düsseldorfu. On zagwarantował, że to już nic nie jest, że to tylko siedzi mu u niego w głowie, a w zasadzie to jest wszystko wyleczone i może spokojnie podejść do walki i się o nic nie martwić. Michał Materla, to będzie kapitalny super fight. Jak on się zakończy, pana zdanie? Będzie knockout?
No, my podejrzewamy, że będzie to bardzo dobry fight z dwóch stron. Michał Matella, dobry zawodnik, to jest wojownik, to jest legenda, to jest wielkie nazwisko, to jest naprawdę wielki respekt. Roberto ma bardzo wielki respekt, jest jego fanem, bardzo go lubi, pokazuje mu to nawet i to widać. No, my chcemy jak najlepiej, żeby Roberto wygrał, a jak to się potoczy, to zobaczymy jutro. A jak to Roberto zrobił, że Polacy go tak pokochali? No bo on jest gwiazdą w KSW, a nie oszukujmy się, zawodnicy z zagranicy no siłą rzeczy mają ciężej, prawda, jeżeli chodzi o polską publiczność. Tak, Roberto jest bardzo skromnym człowiekiem. Dochodził do tego, co dzisiaj osiągnął w bardzo ciężkich też swoich czasach. Przyjechał do Niemiec, mieszkał w gymie 2 lata, tylko trenował, nauczył się dyscypliny i to z tego po prostu zrobił się takim człowiekiem bardzo skromnym i dlatego Polacy lubią go, nie pokazuje, nie podnosi głosu, nie chce się z nikim tam szarpać przy różnych tam różnych tych, także on jest bardzo lubiany przez to, za jego zachowanie po prostu. No i uczy się polskiego. Tak, bardzo lubi do Polski przyjeżdżać, powiedział, że bardzo mu się podoba w Polsce, bardzo lubi fanów, odpisuje tym fanom, czyta, co do niego piszą, pokazuje mi po polsku, co to jest, muszę mu tłumaczyć. Naprawdę jest mega zainteresowany fanami. Nie jest tak, że oni piszą i on w ogóle nie czyta tego, tylko czyta, wieczorami siedzi, nawet o 12 w nocy mi wysyła: ej Adam, co to jest, co oni tu piszą? A, dobrze piszą, tak, dobrze piszą. No i zawsze mu trochę pomagam w tym i uczę go trochę polskiego. Czyli też dużo radości w tym jest i w pewnym sensie zabawa, mimo tego pro przygotowania. Tak, on się też cieszy z tego, że ma tyle fanów tu w Polsce i bardzo zawsze im dziękuję, jest wdzięczny w ogóle Polsce, w ogóle KSW, że tak go do przodu popchnęło i w ogóle jest bardzo zadowolony, że w ogóle jestem KSW i się z tego bardzo cieszy. No to zapytam, w której rundzie to się skończy? Pytam, kto wygra. Tak, no to jest sport. Ja powiem otwarcie, respekt, wielki respekt dla Michała, ale powiem tu twardo, druga runda. Ciekawe, kogo jeszcze warto śledzić z zawodników UFD Gym, którzy walczą w KSW, ale też nie tylko? No jest tam dużo zawodników, Anton Racic na przykład też jest bardzo dobrym zawodnikiem i czempionem. Abus Magomedow, mamy tam dużo zawodników, no Dawid Zawada w UFC, no mamy tam naprawdę dobre talenty, i którzy się do góry wzbijają i zobaczymy ich może za niedługo. Wiem też, że samo UFD się bardzo mocno rozrasta, cały czas tam zmieniacie całą infrastrukturę. Jak w tej chwili ten klub wygląda? Do jakiego klubu w Polsce by go można było porównać, albo do jakichś gymów na świecie? No, ten gym naprawdę jest bardzo znany, dużo fighterów, jak mówię, z Holandii przyjeżdżają, Scott Askan z Anglii, przyjeżdżają inni zawodnicy, dobrzy top zawodnicy z Bellator, z PFL. Ja podejrzewam, że można porównać UFD Gym do takiego klubu jak American Top Team. W którym notabene trenował właśnie Scott Askam. Tak, proszę? W którym notabene trenował Scott Askam, który tak. Ostatnio przyjechał właśnie do was. Tak, przyjechał do nas, bo korona nie pozwoliła mu tam wyjechać, a wie, że u nas przyjeżdżają i z Holandii, i z różnych innych klubów i są naprawdę dobrzy fajterzy, dlatego wybrał nasz klub. Ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki, miło było poznać. No i co, czekamy na jutro? Naprawdę elektryzujący pojedynek. Dziękuję bardzo. Właśnie czekamy na jutro i myślę, że będzie naprawdę mega, mega fight. I pozdrawiam wszystkich fanów w Polsce i w Niemczech. Pozdrawiam FC Polonia Krefeld. Pozdrawiam wszystkich fanów jeszcze raz. Wielkie dzięki. Dziękuję. Dziękuję.